VGZ. O Jezu! OMG! Jeśli to widzisz, to dzisiaj stream od 16 do 18 mniej więcej na twitch.tv/dehogaty. Zapraszam, a na G2 z kodem HOGATY 3% zwrotu, gdzie jeszcze bardziej serdecznie zapraszam. Show must go on! Nie go on, tylko go on. Ej, bo mi zablokują, ale Boże! Mam, bo mam fajne. Który to stoi przed nami w samochodzie? Chyba ty. Jodyn. Twój kolor. Chyba ty. Pietrek. Chyba ja. Chyba ja. O, już się zaczyna. Pajacerka. O, ja pierdykam. Dziękuję bardzo. Co za debil! Kto? No ty. Jak ty żeś wjechał... Co za bullshit? No ale ty zacząłeś nagle do dołu mi zjechać. A ty to samo zrobiłeś? No nie, jak? To samo zrobiłeś. Tam, że się... Ale nie, ja się zatrzymałem i mnie wydupiło. VGZ, kumasz to? Bo mi bokiem samochód tam wleciał. Jezu. Nie. Ej, Szabak jest mistrzem gry. Zły wall ride. Rozwalił się na mnie i mnie zwyzywał jeszcze. Ale debilu, bo zacząłeś jechać w dół, jechałem dobrze. Dobrze, się wpakował we mnie, no to... Jadę se do, a ty jesteś za dołu, no to co z mamy? Cześć VGZ. Hello, Hołdżaty. Hello VGZ. Czogaty. Ile to jest checkpointów? 30. Dawaj, baby. Podniosłem cię, co? Myślałem, że ty chcesz, przepraszam, myślałem, że chcesz mnie rozwalić, bo tam bym jak żuczek gnojowy na tej krawędzi. Wysypa cały czas. Ja przepraszam. Ja tu ładnie, kulturalnie. Stawaj, byku. Zesraję się. Ale mnie zatrzymał dupą. Zatrzymany. Ładnie, teraz byk. VGZ nastawia dupsko tutaj. Zobacz jak. Tytuł filmu brzmi legitnie. Brzmi jak żółta monetka. Żółta monetka? Brzmi jak typowy film. U VGZ. O Jezu! OMG! Ej, to było niechcące, ale było tak wyrąbiste, że to po prostu... Ja się zatrzymałem, zarzuciło mi samochód i dupą wypchałem VGZ na takich blok... Ja już też byłem w powietrzu. A ty się sam zatrzymałeś tam na mnie. Wiem, to grał! No, dupskiem go wyrzuciłem z mapy. Przegrał, to jest dobre... Ej, panowie, doganiacie nas w takim razie? No a z VGZ co tam jadę? No i dobrze, no i o to chodzi, o to chodzi. Ale słabo skrętna jest strasznie ta tempesta. Z Lambo, no to czego ty się spodziewałeś po tym? Lambo. Rambo. Coś ty zrobił, Sylo? Jak Rambo. O nie! O nie! Dobra. To jest jeden z tych momentów, w których musimy liczyć na to, że dolecimy. I ja czuję, że a może ja nie dolecę. Jezu, Sylo! Ja nie dolecę. Ja przelecę to. Ja dolecę. Nie dolecę. Tak, bo nie doleciałeś? Nie doleciałem. Ja przeleciałem, Sylo! Nas prawie przelecieliśmy to. Ja to się mały się nie zadaniem, z takiego drogi. Naprawdę tam Sylwester to... Jezus! Ja bym przeleciał, VGZ, proszę cię, przestań się. No wiedziałem, że tak będzie za każdym razem, jak jest jakiś taki zatrzymujesz się pode mnie, próbujesz mnie schęcić, no... Pietrek się zgubił na tej mapie, a tak ładnie wyjechał. No, mnie ten, mnie zatrzymało. Nie zatrzymał. Nie doleciałem. Nie, spadnę mu na plec. Która głupcze? Hello! Dzięki. A byłem tak bliski. Sko. Jeden tak blisko. Ja dlatego nie mam nic innych skoków. Wypadł tego słupa. Nie było miejsca już. Oj, nie mocno, tak, tak, specjalnie chciał mnie na bok obrócić, ja się w bok odbiłem i go słupa wbiłem centralnie. Okej, dobra, meta. Dwukropek. No już wiadomo, kto jest tutaj do haczenia. Tu cię mam. Techno VGZ. Tak jest, nie? No. 5, 4, 3, 2, 1. Gida. Super. Gidujemy. Kołowrotę. Tak, wygrywamy. Gida. Jadę sobie nie zrobić automatika. Dobra, jadę. 4 okrążenia, panowie, wiesz, ile to będzie faili? Kurde, a 13 punktów. Będzie tyle nie działa. No właśnie tutaj, Jezu. O, jak Pietrek poszedł. Już to ja go skonsolidowałem, mało brakowało. Elmo, patrzcie, Elmo! Elmo, F1, ty. Ale będę miał miniaturkę ładną, już widzę. Co to jest Elmo? Niestety jest Elmo, Jezus, życie. Weź tam... Poleciłem za Sylę. Weź tam nie krusz ciasteczkami. To nie jest ten. Nie, albo nie było ciasteczka. Nie jest ten, ale blisko. Kurde, to o Jezus, ale powiem wam. Ej, powiem ci, że ja nie mogę to automatyka. A to nie jest automatyk. Podjazdy raczej zrobione. To nie jest automatyk. Zrobione, to pierwszy raz. Tam dalej też nie ma automatyka, nie? Okej, dobra.
Nieprawdopodobne. Elmo! Dziera tutaj, no. Elmo, zostaw mnie w spokoju. No w dupę, jakaś ściana tam wystawała. Co ona tu robi? To do Łęcza jechać. Jestem głupi. Elmo, pomiędzy tymi dwoma, w sensie czyli tam Elmo, co chwilę wystałem ci takie pempeksy. Potwór? Jezus Maria, gady. Stop trolling me! Stop doing this! I am not Stop trolling doing you. Why you are so late in your... Samochodzie, proszę, proszę mi się nie odrywać tutaj, jak ci mówię, nie odrywaj się. Ale kruszył ciasteczkami stop. Jezus Dobra, Maria. Jest checkpoint w końcu. A ten niebieski to który to był, Hogaty? Ja jestem dwie minuty za wami. To był Elmo. To był pan policjant. Co tam mówił? Co? Kto? Które okrążenie macie? To był ten. No drugi. Jest. Ja bierzę na automatic teraz drugi raz. Elmo to był ten, co kruszył ciasteczkami, taki duży, niebieski. Czerwony. No. Ojej! Ty gry komputerowej, samochodowej. I zahaczyłem tyłkiem. Straszny. O. Wydupiłem. O, cześć. O, Hogaty jest pierwszy? Tak, wyjechał za mną. No, ten samochód nie może ani Hogaty, pół milimetra. Ja przypomnę tylko, że kiedyś był taki odcinek na starym kanale, w którym jaki? Hogaty cosplayował Elma. Ale mam to w swoich nagraniach, pamiętaj. Wszystko jest nagrane. Jest takie nie rozumiem, ja nie wiem, kto to jest Elmo. Nic mnie nie wiąże z tym gościem, nie mam pojęcia, kto to jest kompletnie. Powiem tak, mam dowody. Kto to jest Elmo? Ja tu mam minutę straty do was. Powiedz ty mi, kto jest Elmo? Elmo? Kim Elmo to Hogaty. Ty dobrze wiesz, kim jest Elmo! Nie udawaj, że nie wiesz! Nie mogę tej mapy. Niech ktoś teraz będzie tym... Nie wiem. Niech ktoś będzie teraz tym dobrym gliną, dobra? To mi dublowanka Wiesz, kim jest Elmo! Nie wiem! Mów prawdę! Mamy nagranie na ciebie! Nie znam gościa! Teraz pierwszy raz go widzę! Ten jego czerwony kaprawy! Dobra, Hogaty, teraz kozak, jak nam tak. Nie powiesz... taką propozycją, wiesz, słuchaj, my ci chcemy pomóc. Wiesz, a ty nie możesz tak. Być jednym i drugim gliną! Utkaj łeb tam ci, Elmo, nie odzywaj się! Dawaj, Fałgieza, dawaj, no, roleplay, dawaj. My ci naprawdę chcemy pomóc. Musisz współpracować. Nie znam tego czerwonego ryjca. Jednak wie. Pierwszy raz go widzę na oczy. Ta. Nie znam typa. Jedynego, którego znam, to ciasteczkowy potwór. Nieprawda. Ciasteczkowy potwór mówił, że również znasz Elma. Ciasteczkowy potwór nie istnieje. A mówię, że istnieje. Bo istnieje w mojej głowie. Ale my znamy w twojej głowie z tego ciasteczkowego potwora. Nie znacie mojej głowy kompletnie. Jeżeli byście znali moją głowę, to byśmy nie byli na tym przesłuchaniu. Czekaj się, bo Sylo tak siedzi i tak. O czym w ogóle gadacie? On się już zgubił dawno, wiesz. On się już zgubił. No ja jestem okrążeniem za wami, już mnie dublowaliście wszyscy. Nie o tym mówimy. No właśnie. Ale przynajmniej jadę z Shepardem, więc jestem plus tego wyścigu. No, super. No ja też bym chciał jechać tutaj z Shepardem, szczerze powiedziawszy. A jadę z Gepardem co najwyżej, także... Elmem. Ej, jak się odmienia? To jest Elmo! Ja z nim nie jadę, no nie znam typa. Wymiera się z Elmo. Tak, bo to jest nazwa, no w sumie nazwa własna, no okay. Nie znam typa. Nie znam się na otwieraniu. O, teraz za pierwszym razem przejechałem, a przedtem po 5 razy musiałem jechać. Wow, po 5 razy musiałem jechać. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Wszyscy o tym gadają. Ale mam zerowanko w tym wyścigu. Jezus Maria, co wy tam, gdzie byście tam pojechali? To Hogaty, no nie mówię, czy tam. No. Gdzie? Mam poczekać? Ja po prostu sobie, ja trzymałem W. Nie. To jest wyścig. Będzie 11. 5, 4, 3, 2, w opisie 2, było pewnie 1. Coś w stylu... Ej, jak no. Coś, to te dwa boosty źle ułożone, one nie są źle ułożone, po prostu źle mi się ułożyły. Tak, przez przypadek tylko. Oj. Ojojoj, co się tam wydarzyło, Jezus Maria. Jaką brutówę walnąłem podwójnie. Jaka brutówa. Ta mapa to zapowiada się świetnie. O, dobra. Naprawdę. Typowy Nikodem, to jest mapa. Oj. Jezus, fałki, Jezus. Ale... Droga to jest niewyrzutowana. Jak miałem pędzik od ciebie, to poleciałem na tej wyskoczni. No wziął, poleciał na ciebie, bo miał pędzik. Jezus Maria, Shepard. Przy u niego widać, że jak zrobił. Boże.
Widać. Zostaw go, on biedny jest. A ty go tak ten. Dzisiaj biedny miły chłopak. Dobra. No. Ta. Z najmilszy chłopak w okolicy, a ty takie rzeczy. Przepraszam, Jezus, Mary, powiedziałem. Przeproś jeszcze dwa razy. Separ! Nie. Separ! No. Nie bądź taki agresywny w stosunku do. Ja powiedziałem. VGZ, to było takie, to było wiem, takie że miłe chciał, po koleżeńsku. Wiem, że nie chciał, ale już, ale se krzyknąłem tak trochę, no. No. Takie VGZ. O, cześć, super. Nie! Ja nie doleciałem. Nie doleciał. Jeden i drugi. Ja też, nie wiadomo. Jeden Nikodym! I drugi. No, czyżby wyrównywanie? Jezus, i to mi się wyobraża, taki, wiesz, taki animu takie, wiesz. Takie, wiesz, Nikodym! O nie! Nikodem! Padłem. Ajajajajaj, krucji. Powstań, tak. Aj, krucji. Krucji! Dobra, dzida. Dzida dzidalski! O, ty rzesz. Boże. Ale dzidowany. Jezus, jakie to są... Boże święty! Nie, daj spokój. Odcinki tutaj. Krzywo postawione drogi. No. Patrz, jak lecisz jeszcze tutaj. Good. Krzywa droga, koza. VGZ ogarnia takie mapki, on nie jedną mapkę taką zrobił, także... Jezus! Hej, matko święta. Coś to nie pasuje mi na tej mapie. Jak mamy to dolecieć? Gida, dobrze wszystko działa, co wy narzekacie? Co wy narzekacie, lol? No na to, co tu właśnie nie dolecisz. Doleciałeś? Nie. No właśnie. Prosto, że tak. Easy dolecone. Ale tu kiedy nie dolecieli. No goście nie mogą dolecieć. Mordo, właśnie z tego samego powodu nie doleciałeś wcześniej! Tak. Nie doleciałeś! Ucho mi zostało. Dobra. Usłyszałem się dwa razy dosłownie w tym momencie. Tak było. U kogo ja się jeszcze usłyszałem? Jezus, zapomniałem, że tu jest ten wyjazd w Dame. Okej, dobra, mam. To jest takie, no mapa profiluje się do lewej, ale wyjazd może być z prawej, także trzeba uważać. Pamiętaj, to jest po prostu taki zwód, tak miało być. Tak miało, ja wierzę, tak, że tak zwód. Miało. Nie, WZUDA. Nie ma tutaj. Tylko ten. Dobra, teraz lot. Ale sobie nie dolecę. Linie no, rozmicze. Jak ja sobie tutaj teraz nie dolecę. I góra, o Shepard jak poleciał. Chociaż, na styk? Nie. Na styk, dobra, doleciałem. Kozak. No, ja nie dolecę. Gadi. Ja robię nawrót, bo ja nie dolecę, ja o tym wiem. Nie ma opcji, robię że ja dolecę, nawrót, jak pojadę pierwszy raz normalnie. Bo ja o tym wiem, że nie dolecę dziś tam, gdzie wyjechał chcę. Na most, tutaj się nie zatrzymuje, bo to jest wyskok w krzaki. Bliżej przelecenia niż niedolecenia. I hopsa do dołu. Teraz tak. I hopsa! Kiedy poznałem jedną prostą metodę, jak przelecieć tę mapę, to... Po prostu ja przelecę tą platformę. Boże, święty. Tę platformę? Przestań, bo... Zostawię ty w spokoju, gość. Zostaw. Nie, on pomyślał o tym. Tylo nie doleci. Ja wiem, tylo nie doleci. Zostaw. Do nie! Tak, to jest zrobiony wyścig, easy. Ja wcześniej w ogóle nie doleciałem, mimo że na pewno jechałem. Nikodem tworzy idealne mapy dla Sylwestra. Sylwestra, tak. Te. Takiego tu heada. Ja tego nie powiedziałem. Żółte samochody mają boosta. Ty to mutkaj! Żartowałem, Sylo. Ty to mutkaj. Weź go pocałuj jeszcze. Poczułku. Pocałuję. Chodź. Gdzie masz czułko? Tu masz? Czego mnie obraziłeś? W dupie. Ja cię nie obraziłem w tym wyścigu. Było słychać! Smoknięte. No smoknięcie... Smoknięte, niezmieszane. Czułko. 80 RR! To jest 80 RR. Ale ja widzę tylko 2 R, a nie 80 RR. Ja dwie widziałem R-ki. Proszę Państwa, na tej mapie będziemy jechali najpierw na Wallride'zie o stopniu 30 stopni, później 15, a później 5, nie dałeś... a później 0. O, Dame. O, nie, nie dałem. Jest kontaktowy. Jest dobra, bo nie wymaga. I pojechane. Tu podkaczał już. Wyjechane. I ten co pojechał na mruczek, bez podkaczenia. Tak, poczekałem sobie tylko. Ej, to jest co to? To jest jeden checkpoint tylko. Czemu tu od razu do drifta? Zamiast ze wszystkich. Ej, tutaj T20 byłoby zwykle. Czymś pięknym. Ale to jest specjalnie pod 80. Tak. O nie, pamiętajcie, to że jak spadniecie, to jest koniec. No od nowa. Tak. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę, prawdopodobnie, proste, tak mi się koniec. Wydaje. Dobrze. Daj, że mi ten pęd, a nie jeździ tam tak samolubnie, bo się będziemy boostować. Ej, ja się czuję, jakbym był w Energylandii, jak byłem na Hiperionie. I tak samo było, że 0 stopni i sobie jedziesz tak kozacko.
Tam było 90 ale stopni. Ale kurde, jadę kozacko, 0 stopni Celsjusza. Tak, podobało ile mi się to strasz. Ile się jedzie? Ty w ogóle spadłeś w VGZ? Nie. To co ty gadasz? A jedzie dalej do mapy. No cały czas jadę. No. No jest, to się całą mapę będziemy musieli przejechać, jak się no bo mówiłem, że... No bo, no. Po prostu mi się wydaje, czas... że na końcu to jest jakiś o, game changer na tym przejeździe. O Jezu! Nie, jedź, 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 wyjedź, wyjedź, jedź! Nie! Trzeba podjeżdżać dwóch. Jest game changer jakiś pod koniec. Dobra, połowę ma... No, trzy czwarte mapy się jedzie prosto po wallride i potem trzeba wyjechać pod skosem. Przyjechał... Nie! Ale to jest gówno. W tym samym miejscu? Ale to jest gówno. Tak, w tym samym. Trzeba to jakoś inaczej, nie wiem, zwolnić będzie ciężko, trzeba chyba na szczycie jechać samym. Próbowałem przed chwilą jadąc wysoko i tak mnie zrzuciło. Tak, w sensie, bo wpadł w tego. Syla przejechał, panowie, no, syla tak, przejechał. Jest. Trzeba na farcie po prostu, a ja tapuję, przejeżdżam, ja tapuję cały czas. No też tak robię. I jadę przy krawędzi centralnie. F1 muszę tu łączyć. Przypomnę ale... tylko, że pat... gdzie tam jedziesz przy krawędzi? Zejdź niżej, żeśmy mieli boosta. Tak jechałem wcześniej tak samo, tak, przy krawędzi. Cały czas przy krawędzi ja tapuję i się trzyma tutaj. O nie! Ale... O, to jest riski, bo się zakręt trzyma. Robi. VGZ się już nie trzyma. Próbowałem... VGZ na razie! Próbowałem coś zrobić i mi nie wyszło. Dobra, dalej jest. Próbowałeś czerwonego wyjechać nie wyszło! Tak. Jezu, jaka to... Ej, ja się stresuję, jak gram tą mapę. Normalnie się stresuję. Bez kitu, jakbym co najmniej nie wiem. Jak się zdupniesz, to się stało. To jest mapa, na której ja nie dojeżdżam do końca. Ja jak się wydupię, to kliknę Alt F4. Nie, F1 kliknę i powiem, a nie gram, kończycie to. Nie no, żartuję, będę dalej jechał, bo jestem tryhardem, ale... Dobra, ale, do góry ale... przejechałem. Nie! S. Dobra, ogarnąłem ten przejazd do góry już. Ja się boję game changera na końcu. To jest. Tap, ja jak Sylla robię. Tap, Dobra. Game changer teraz będzie, czy nie? Super. Dobra, ostatnie już widzę platformę. No platformę widzę. Miałeś jakiś checkpoint? Nie, jest meta. Nie ma game changera na końcu, tylko trzeba się trzymać krawędzi górnej. Łatwe to jest za pierwszym razem, jak sobie przejechałem już. No dobra, ale, ten ale pierwszy element jest najgorszy. No, pierwszy element jest najgorszy, a później już easy. First stryk kręgle i do mety, nice. O nie, ale jesteś... Dawaj, troszeczkę jeszcze, dziękuję bardzo. Do lewej. A żebyś któryś tam się zdupił. Nie tym razem. Tak piękne. No ja się zdupię na pewno. Zakręt przyjechałeś Hogaty już ten? Ja czuję, że... A, no Hogaty już nie masz nic tutaj. Cały czas jedziesz. Ale ja czuję, że mi palce już odpadają. Palec boli, no boli ten palec lewy. Uważaj. No ja się sam zaraz mówię, wydupię tym. No to odpocznij, puść klawiaturę na chwilkę. O, puściłem. Mózg chce puść. No mój mózg już nie wytrzymuje tej jazdy. Kończ! Bo ja zaraz się stąd puszczę. Kończ, bo się puszczę. Nie wolno się puszczać. Dawaj. Jezus, VGZ, co ty? Bo spadniesz. Nie, jakby się puścił, to by spadł, no. No właśnie. Spadłem. Spadłeś? Co jest, no? Spadłem. Spadłeś, serio? Gównia. Prosto na metę. Za prank! Cienka. Niebieska linia. Piłuj kolego, piłuj tego klaksona. Czerwony to był... Shepard. Myk przed siebie. Ciasteczkowy potwór. Jest. Tak. No, znowu jaka tam? Jaka ale tam? Muzyka gra, no w tle. Gra muzyka. No u mnie grała nawet w grze przez pierwszą sekundę muzyczka. A myślałem, że ktoś będzie wybuchowy, ale jednak nie było nikogo. Wybuchowy? Jezus, ale to co było stało? Fajne, co żeby stało? Się... Ej, LOL! O, Shepardę wywaliło. A czego mnie tak się wydupiłem? Nie wiem. Ade. Tak, było Adele robione. A dlatego tutaj grała ta muzyka. No, dokładnie tak. Dobra. O, jakieś Gida. Ładne tam rzeczy są oddali. Gida! Pełna moc, Gida! Hello, VGZ! What hello. Are you doing right now? Anna. O nie! O Jezu! O! O nie! Ale poszedł bokiem! Ale poszli wszyscy! Tam już nic nie zrobimy. Bokiem, wszyscy polecieli. No. Tak. Zastanawiałem się, czy trzeba tego użyć, czy nie. Poleciałem. Trzeba już dej! No znowu, kurde, Bela, no!
Milion lat za mną. Dobra, to używam tego do intra, że Shepard drze mordę. No spoko, spoko, bardzo proszę. Halo Majewski, proszę napisać dietę Shepardowi, bo chyba chce coś. Dieta fix. Antykrzykowa. Tak, fix dieta. Jestem dziś potworem. Dobrze? Gonię cię, VGZ. To ja. Ja i co? Gonię cię. Jaki ten looping jest. O nie! Czekaj, na wstecznym. Coś ty zaczął. Coś ty odwalił VGZ? Machnęło mnie bokiem, ale czekaj, ja to zrobię, nie muszę jeszcze cofać, ja to zrobię. On to szczytuje! Nie! No jest! Ej, dosłownie szczytuje. W tym filmie występują krzyki. Ej, szczytowałem to serio. Ameryki. Szczytował to znowu! Patrzcie, on jest taki miły, a szczytuje każdą mapę. A później ludzie piszą, że. No przecież można było ją szczytować. Jednak nie szczytuje. To po prostu użył tej opcji. Po prostu. Może tego nie wiesz. To że znaczy, ich nie używacie, to nie znaczy, że VGZ nie może. Panie Andrzeju, proszę się. A dobra, nie udało się niestety scheatować, nie da się. Ajajaj. Szukać. Następny! Następny będzie pisany. No to, że nie widzieliście, że Shepard potrafi tak zrobić, to nie znaczy, że... Niedaleko pada jabłko od gruszki. Dokładnie. Ha, od gruszki, gruszkers, czas gruszkersem niedługo coś nagrać właśnie, o jakiś odcineczek wspólny. Najpierw niech wróci z Katowic, wink wink. On już wrócił. Robił wczoraj zdjęcie Matiemu z ukrycia w galerii. Jakiego naszego... No Matiego, Matiego widział tam w galerii. I zrobił mu fotkę, wysłał mi właśnie i tak, chyba Matiego spotkałem w galerii, a ja tak, no, ty, bez kitu. No tak, spotkałeś, ty, bez kitu, lol. Ta, mordeczko. Mordiaty. Mati był spotykany, ale mnie wydupiło. Dobra, przegrałem właśnie w tym momencie wyścig. Mnie też wydupiło teraz. Nie przegrałem, jesteśmy daleko w pupci. Jesteśmy daleko, ale tak, ja też jestem aktualnie daleko w pupci. Ale mamy jeszcze kółeczko w razie czego dodatkowe, no to mamy szansę. O, właśnie mnie Sylo śmignął. Ale cię przetrąbiłem. No, widzę, że ten żółty tym kolor zobowiązuje. No, pełna moc. Właściciel takich, a nie innych aut. No. Piękny. No, Sylwester. Mnie przetrąbił. Jest ten samochód. Nie przetrąbił go, dobra. Piękny jest ten samochód. Bardzo piękny. Jeżeli nie widzieliście, jak my przetrąbiliśmy inne samochody z VGZ-tem i z Sylwestrem, to zapraszamy na odcinek do mnie. Tam będzie samochód. Gdzie łapaliśmy samochody znanych youtuberów i je niszczyliśmy w GTA. Tak. A. To przed twoim przyjściem, Shepard, nagraliśmy taki właśnie odcineczek. Okej, okay, fajnie. Dziwnym trafem szukaliśmy samochodów o kolorystyce żółtej, różowej, białej, oklejonej czarnymi tymi. Także. No co? No ja nie. Ale trafiliśmy też jakiś pomarańczowy. Czarny, niebieski. Duże kolory się trafiało. Tak, była betka sylwestrowa, to ją też przetrąciliśmy od razu. Tak. No po prostu przetrącaliśmy samochody youtuberom na odcinku. Wszystko co się dało. Wiesz, niektórzy kupują samochody, a niektórzy je niszczą po prostu w GTA. Niektórzy w prawdziwości, jeszcze niektórzy w GTA się cieszą. No, Shepard, dokładnie. Idziemy równo. Dokładnie. Czekaj, bo bezbłędnie to robię, to jest chyba perfekcyjny przejazd, jak to się Sylwester mówi. Sylwester specjalnie mnie minął i wtedy dopiero zaczął robić perfekcyjne przejazdy. Tak, no to jest, typowo. Tak, no to on specjalnie to zrobił. Ja nie wiem, jak on mógł tak robić. Czemu on wcześniej robił? Ale będziemy tutaj denerwować to, że jedziemy razem. Oj, tak. Ale mnie boczkiem zarzuciło lekko. Oj. Rzucam go! Bożek było blisko. Dobra, już Sylwester. Dałeś radę? Dało się przejechać. Tak. Ale już te problemy na trasie. Ja się raz wydupiłem z tej trasy. Ja też, ale nie aż ja też. Pełna moc i na ręcznym. Pyk. O nie, wcześniej F-kę przypalił. Ten przejechał. O! Nie! I wydarł.